Chciałbym dzisiaj podzielić się takim rozważaniem, taką próbą, żebyście też rozważyli to w swoich sercach, próbą zobaczenia w świetle Bożego Słowa, w jakim miejscu, w jakim miejscu historii świata teraz jesteśmy. Na ile to, co apostoł Paweł pisał do Tesaloniczan, mówi, że o czasach i porach nie ma potrzeby do was pisać, bo wiecie, że dzień pański przyjdzie jak godzin w noc. I nie będzie to próba określenia czasu czy pory, kiedy nadejdzie dzień pański, bo on może przyjść jak godzin w nocy. Bo on może przyjść jak wojna w nocy dla nas. Każdy dzień może być końcem naszego życia. Także ta próba określenia na tej historii, w miejscu jest teraz świat, jest dla mnie zainspirowana tym, że nie jesteśmy w ciemności, tak jak czwarty werset mówi, że zaś bracia, nie jesteście w ciemności, aby was ten dzień jak złodziej zaskoczył. Przyjdzie jak złodziej, ale nas nie zaskoczy. Nie wiemy kiedy, ale jesteśmy na to, powinniśmy być na to przygotowani. I zobaczymy, że w tym czasie, w którym teraz żyjemy, jak dziwnie brzmią słowa trzeciego wersetu, gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, kiedy przyjdzie na nich nagła zagłada. Nagła zagłada na świat przyjdzie wtedy, kiedy będą mówić pokój i bezpieczeństwo. Jakie to ma znaczenie dla nas i dlaczego jest tak ważne, żebyśmy byli gotowi? Chciałbym, żebyśmy dzisiaj zobaczyli w świetle Bożego Słowa, że będziemy wrogami. Będziemy wrogami dla tego świata. Że wrogiem będzie każdy, który będzie Chrystusowy. Który będzie dzieckiem Bożym. Że wspólny wróg, jakim jest Kościół Jezusa Chrystusa, zjednoczy wszystkie narody. Wszystkie. I brzmi to może przedziwnie. W sytuacji, kiedy obawiamy się rozwoju dalszego konfliktu w dzisiejszych czasach, na świecie, w którym żyjemy. Ale Słowo Boże o tym mówi i chciałbym, żebyśmy spojrzeli w objawienie Jana. Objawienie Jana, 13 rozdział. Słowo Boże o tym mówi, że przyjdzie taki czas, kiedy ci, którzy są Chrystusowi, będą poddani potężnej próbie wiary, o której dzisiaj słyszeliśmy modlitwy o wiarę, o której mówią przeżycia różnych ludzi w postaci wierszy, czy też modlitw, o której mówią pieśni, o której wiemy, że bez wiary Bogu podobać się nie można i bez wiary nie przetrwamy czasu, o której chciałbym tutaj przeczytać i później wrócić się do wydarzeń, które w Piśmie Świętym Jezus i w objawieniu Jana są też pokazane. Wypowiedziach Jezusa i w objawieniu Jana. I 13 rozdział, może najpierw 12 rozdział, 17 werset przeczytam, jaki jest kontekst tego 13 rozdziału. Zawrzał smok gniewem na niewiastę i odszedł, aby podjąć walkę z resztą potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie. Odszedł, żeby podjąć walkę. Walkę z resztką. Bo Jezus powiedział
takim pytaniu, czy gdy przyjdę po raz drugi, po raz który, czy znajdę wiarę na ziemi. Szykuje się walka. Walka z tymi, którzy strzegą przykazań Bożych i trwają przy świadectwie Jezusie, którzy przyjęli Jezusa jako Pana dla swojego życia. I 13 rozdział. Widziałem wychodzące z morza zwierzę, które miało 10 rogów i 10 głów, a na rogach jego 10 diademów, a na głowach jego bluźniercze imiona. A zwierzę, które widziałem, było podobne do pantery, a nogi jego jak u niedźwiedzia, a paszcza jego jak paszcza lwa. I przekazał mu smok siłę swoją, ten smok, który zaczął gniewem i poszedł, żeby walczyć z Bożymi dziećmi. On przekazuje temu zwierzęciu swoją siłę, swój tron i wielką moc. A jedna z głów jego była śmiertelnie raniona, lecz śmiertelna rana jego była wygojona. I cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem. Cała ziemia. Zauważmy Słowo Boże, będziemy czytać później dalej, używa pewnych sformułowań, które się nam w umyśle naszym nie mieszczą. Cała ziemia. Wszyscy w jedności. Czy jest możliwe, żeby narody, które ze sobą walczą, żeby przyszedł taki czas, że będą walczyć razem przeciwko. Nic tak nie łączy, nie jednoczy ludzi jak wspólny Bóg. Poszukiwanie wspólnego wroga w środowiskach różnych, nawet w środowiskach pracy, w sąsiedztwie, w gminie, w państwach, jest od dawna zasadą, aby być razem pomimo wielkich różnic. Wspólny wróg zjednoczy narody, a wspólnym wrogiem będą ci, którzy strzegą przykazań Bożych. I czwarty werset. Cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem i oddali pokłon smokowi za to, że dał zwierzęciu moc, a także zwierzęciu oddali pokłon, mówiąc, któż jest podobny do zwierzęcia i któż może z nim walczyć. Jezus powiedział, gdy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, nie, Jezus apostoł powiedział, gdy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagłe zginienie. Cała ziemia oddaje pokłon zwierzęciu, czyli wśród nich panuje pokój. Czują się bezpieczni i mówią, kto może z nim walczyć. Daną mu paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe, bluźniercze. Dano mu też moc działania przez 42 miesiące. I otworzyło paszczę swoją, by bluźnić przeciwko Bogu, bluźnić przeciwko imieniu Jego i przybytkowi Jego, przeciwko tym, którzy mieszkają w niebie. I dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich. Dozwolono wszcząć walkę ze świętymi i ich zwyciężać. Czy lubimy być zwyciężani? Czy lubimy ulec, przegrać? Wizja objawienia Jana pokazuje na pewien czas, kiedy zwierzę w mocy od smoka wszczyna walkę ze świętymi i ich zwycięża. Ich zwycięża, a władzę ma nad wszystkimi plemionami. Czytamy dalej. Dano mu też władzę nad wszystkimi plemionami i ludami, i językami, i narodami. Żyjemy w czasie,
takim i w świecie, kiedy ludzie nie czytają Bożego Słowa, nawet nie mają się na co kusić się, żeby powiedzieć, że przyjdzie taki czas, kiedy wszystkie narody będą podległe jednemu, tutaj jest pokazane jako zwierzę. Jest to niemożliwe do przyjęcia ludzkim umysłem w momencie, kiedy jest nienawiść, kiedy jest zło, kiedy jest konsekwencja grzechu w postaci zabijania, śmierci, cierpienia, zadawania bólu. Natomiast przychodzi taki czas, on jest przed nami, kiedy przyjdzie zwierzę i wszystkie plemiona, ludy, języki i narody. Czyli nie ma takiego miejsca na ziemi, które by się nie podporządkowało inaczej, nad którym by nie miało władzy zwierzę. I ósmy werset mówi, oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy. Wszyscy, czyli każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisany w księdze żywota baranka. Czyli wszyscy, z wyjątkiem tych, których imiona są zapisane w księdze żywota baranka. Czy twoje, czy moje imię jest zapisane w księdze żywota baranka? Czy zadbałem wystarczająco o to w moim życiu, czy jestem tak blisko przestrzegania Bożych przykazań i trwania przy świadectwie Jezusie, że moje imię jest tam dopisane, bo nie oddam pokłonu zwierzęciu. Jeśli moje imię jest tam zapisane, nie będę w tej grupie wszystkich mieszkańców, którzy oddadzą pokłon zwierzęciu. Jaka zgoda, jaka jednomyślność. Jaki czas, kiedy wszyscy podporządkowują się jednemu i mówią, mamy pokój, jesteśmy bezpieczni. Kto może z nami walczyć? Nie mamy wroga. Jedynym wrogiem, którego trzeba zniszczyć, to są święci. To są ci, którzy nie idą za zwyczajami tego świata i nie idą w tym kierunku, w którym świat podąża. Dlatego 9 werset mówi, jeśli kto ma uszy, niechaj słucha. Jeśli kto ma uszy, niechaj słucha. Jeśli kto jest przeznaczony do niewoli pójdzie. Nie lubimy słowa przeznaczenie, czy takie okoliczności życiowe, które sprawiają, że jesteśmy w takim, a nie innym miejscu. Jednak Boże Słowo tutaj mówi o zwyciężaniu świętych, ale ciało, które Bożego Królestwa nie odziedziczą. Mówi o niewoli, że jeżeli ktoś jest przeznaczony do niewoli, to do niewoli pójdzie. Nie pójdzie żaden z mieszkańców ziemi, którzy oddali pokłon. Do niewoli pójdzie ten, którego imię jest zapisane w księdze żywota. A jeśli kto zabija mieczem, musi sam zginąć od miecza. Być może będzie grupa ludzi, którzy powołując się na Pismo Święte, będą chcieli zmienić porządek świata w tamtym momencie. Być może jest to też tylko wizja tych, którzy walczą z dziećmi Bożymi i słowa prorocze, które mówią, zginą oni od miecza. Bo tak jest napisane, nagła zagłada na nich przyjdzie. Ale końcówka 10 wersetu mówi, tu się okaże wytrwanie i wiara świętych. To tu dopiero się okaże wytrwanie. Kiedy będzie wszczęta walka ze świętymi, kiedy, jak później jest zapisane, nie będzie można ani kupować, ani sprzedawać. Kiedy wszyscy mieszkańcy ziemi będą mieć znamie na swojej prawej ręce albo na czole, które im umożliwi bezpieczne i spokojne życie. W pokoju, którym
o którym będą mówić ludzie, którzy tego pokoju w sercu nie mają. Bo ich usta są pełne przewrotności, a połączył ich na chwilę tylko wspólny Bóg, jakim są dzieci Boże. I wytrwanie i wiara świętych się okaże w momencie, kiedy przeznaczeni do niewoli pójdą. Przeczytajmy jeszcze 19 werset i później od 19, też od wymiana. 19 rozdział, 11 werset. Kiedy jest przepowiedziane to, co apostoł Paweł powiedział, przyjdzie na nich nagła zagłada. Jeśli wiemy, że taki jest Boży plan i taki jest porządek, że będzie taki czas tak trudny dla dzieci Bożych, ale przyjdzie też czas na tryumf Jezusa Chrystusa. I widziałem, 19:11, i widziałem niebo otwarte, a oto biały koń. A ten, który na nim siedział, nazywa się wierny i prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Oto Chrystus, oto nasz Pan. Ten wierny i prawdziwy, na białym koniu. I od 19 wersetu w tym rozdziale, nie będę czytał całości, tam jest wiele pięknych, wspaniałych przesłań o Jezusie, o tym właśnie, że z Jego ust wychodzi ostry miecz, od którego ci, którzy mieczem walczyli, od miecza poginą. Ale w 19 rozdziale Słowo Boże mówi tak: widziałem zwierzę, pamiętamy jest to zwierzę, i królów ziemi, i wojska ich, zebrane, aby stoczyć bój z tym, który siedział na koniu, oraz z jego wojskiem. Przychodzi czas, kiedy zwierzę widzi Chrystusa i z nim też chce stoczyć bój. Zachęcony tym, że pokonało tak wielu świętych, tak wielu dzieci Bożych zniszczyło i do niewoli zabrało. I przekonane w tym, o czym czytaliśmy, że nie ma takiej siły, która by zwyciężyła zwierzę. Że nie ma takiej mocy na świecie, która by wygrała z nim. Idą, biorą się ze sobą, zbierają się królowie ziemi i wojska ich, żeby stoczyć bój z Chrystusem. I my wiemy, że ta wojna, ta bitwa jest przegrana. I pojmane zostało zwierzę, a wraz z nim fałszywy prorok. Czyli to drugie zwierzę, opisane później. Nie będę czytał wszystkich fragmentów, nie mamy na tyle czasu. Fałszywy prorok, który przed nim czynił cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli znamię zwierzęcia. On zwiódł. Współpracując z tym zwierzęciem, któremu oddano pokłon, ten fałszywy prorok zwiódł tych, którzy przyjęli znamię zwierzęcia i oddawali pokłon posągowi jego. Zostali oni obaj wrzuceni żywcem do jeziora ognistego, gorącego siarką. I to był koniec ich istnienia. I przekonania w pychę, w pysze, której wyrosła w nich, w tej dumie, że będą do końca, że oni będą rządzić tym światem. A chrześcijan, dzieci Boże, zmiotą ich nie będzie. Zostali wrzuceni do jeziora ognistego. A 21 werset mówi o tych królach, mocarzach, a pozostali byli pobici mieczem wychodzącym z ust jeźdźca na koniu. I wszystkie ptaki nasyciły się ich ciałami. Kto od mieczem walczy, od miecza ginie. I spełnia się to, co było przed chwilą czytaliśmy, że ci, którzy zabijali, od miecza zginą. Może w naszych umysłach, w naszym rozumie nie zgadza się to z miłością Bożą. Jak taki czas może nastąpić, że wszyscy będą ubici mieczem? Ale tak będzie.
taki nasycą się ich ciałami, bo nie będzie miał kto kogo chować, bo taki będzie czas. I teraz te wydarzenia, o których przed chwilą przeczytałem, one się dzieją w trakcie siódmej trąby. Ale siedem trąb poprzedzone jest jeszcze siedmioma pieczęciami, które są otwierane. Bo siódma pieczęć otwiera dopiero czas trąbień. I mamy siedem trąbień, i mamy siódmą trąbę, o której przeczytałem z Ewangelii Zjawienia na 13 rozdziału. Nie to, co teraz się wydarzyło, bo to już jest na koniec. Ale 13 rozdział, kiedy będzie prześladowanie reszty potomstwa, kiedy prześladowanie dzieci Bożych, to się będzie dziać w czasie siódmej trąby. I spróbujmy zobaczyć świat, w którym jesteśmy teraz, w obliczu pieczęci. Ja mówię o próbie, ja nie mówię o tym, o doktrynie. Nie wierzcie w to, co ja mówię, na zasadzie ja mówię i należy to przyjąć. Ale na tyle, ile Bóg daje mi rozumieć Boże Słowo i czytać i odnosić to do sytuacji na tym świecie, chciałbym się z wami podzielić. Objawienie Jana, 6 rozdział. Kiedy zaczyna się czas otwierania pieczęci, przeczytam od 1 wersetu. Widziałem, jak baranek zdjął pierwszą z siedmiu pieczęci i usłyszałem głos jednej z czterech postaci, donośny jak grzmot, mówiący: chodź. I widziałem. A to oto biały koń. Zwróćmy uwagę na kolor. Biel. Biały koń. Ten zaś, który na nim siedział, miał łuk, a dano mu koronę. W innych tłumaczeniach mówi wieniec. I wyruszył jako zwycięzca, aby dalej zwyciężyć. A gdy zjął drugą pieczęć, usłyszałem, jak druga postać mówiła: chodź. I wyszedł drugi koń. Barwy ognistej, czerwonej, takiej czerwieni, ognistej. A temu, który siedział na nim, dano moc zakłócić pokój na ziemi. Tak, aby mieszkańcy jej zabijali się nawzajem. I dano mu wielki miecz. I być może w czasach II wojny światowej, czy I wojny światowej, ludzie czytając tą opis tej pieczęci, tak samo rozumieli, czy podobnie rozumieli, jak ja teraz tak czuję. Ale nawet gdybym się mylił, to myślę sobie tak. Przygotowuje mnie to na dzień przyjścia. Zbliżający się dzień przyjścia Jezusa. Świadomość tego, że możemy żyć w czasie, kiedy dano moc, której można odebrać. Bóg daje i Bóg odbiera. Bóg dopuszcza pewne sytuacje w naszym życiu i w życiu tego świata. Zakłócić pokój na ziemi. Zakłócić. Zakłócenia to jest pewien okres przejściowy. I pokój zakłócony na ziemi jest teraz. Mieszkańcy zabijają się nawzajem. Jest wielki miecz. Nie wiemy, ile takie zakłócenia mogą trwać, ile będą trwać. Później jest kolejna pieczęć zdjęta i jest waga. O koń kary miał, tym, który na nim siedział, miał wagę w ręce swojej. I szósty raz to przeczytam. I słyszałem, jakby głos pośród czterech postaci mówił: miarka pszenicy za denara. I trzy miarki jęczmienia za denara. A oliwy i wina nie tykaj. Jak ktoś lubi popatrzeć sobie, pogrzebać w cenach, jakie były wtedy, w cenach jakby znaczenia denara, ile to jest, ile jest ta miarka tej pszenicy, jaka to jest ilość pszenicy, ile to kosztuje, może jeszcze bardziej rozszerzyć ten obraz, żeby zobaczyć
co czeka świat w momencie, kiedy pieczęcie będą otwierane, bądź już są otwierane. Jak powiedziałem, to jest taka próba zobaczenia pewnych rzeczy, w których żyjemy oczyma objawienia Jana, ale też i oczyma słów Jezusa Chrystusa. Dlatego otwórzmy Ewangelię Łukasza, 21 rozdział. Ewangelia Łukasza, 21 rozdział. Znany nam fragment, kiedy uczniowie przyszli do Jezusa i pytał ją, kiedy nastąpi akurat tam wyzwolenie Jerozolimy, jaki będzie tego znak. Oni oczekiwali też od Jezusa tego, że ich wyzwoli z okupacji, że w końcu będą wolnym narodem. Historia pokazuje, że od tego czasu do wolnego narodu izraelskiego minęło prawie 20 wieków, bo to jest w XX wieku się zadziało dopiero. I zobaczmy 9 werset. Gdy zaś usłyszycie o wojnach i rozruchach, nie lękajcie się. Jak nie lękać się, kiedy słyszymy o wojnach i rozruchach? Nie lękać się można tylko wtedy, kiedy wiemy, że to się musi stać. I Jezus o tym mówi. To bowiem musi stać się najpierw. Najpierw. Czyli jak coś jest najpierw, to jest potem. Najpierw to się musi stać. Tego się nie lękajcie. To jest dopiero zapowiedź tego, co was czeka. Teraz jest utrudzona część ludzi, która jest w różnych miejscach świata, szczególnie w tych nam najbliższych. Utrudzona jest w ten sposób, że muszą odnieść się, szczególnie mężczyźni, do tego, czy iść, zabijać i walczyć. Bo dzieci Boże są i u najeźdźcy, i u kraju, w którym się broni. W jednym i drugim miejscu są wewnętrzne w sumieniu boje. I to, co dzisiaj było czytane, jak Bóg wydał taką wolność i wyzwolił ich z tych kajdan. I spowodował to, że pomimo zamkniętego więzienia, pomimo zamkniętych granic, bo do Boga nie ma rzeczy niemożliwych, przeprowadza tych, którzy, jak jest zapisane, później dalej uciekać chcą. Bo nie chcą być ani po jednej, ani po drugiej stronie. Bo wojna jest czymś strasznym dla dziecka Bożego, dlatego że on jest powołany do tego, żeby nieść pokój. Ciągły niepokój na świecie, są wojny. Jezus dał pokój i co więcej mówił, buduj pokój. Ale w jaki sposób buduj pokój? Czy przez zmianę systemów politycznych tego świata? Czy przez otoczenie na co dzień? Jak śpiewaliśmy w tej pieśni, w sobie, w rodzinie, w pracy i tak dalej możemy roznosić Boży pokój, który przepełnia nasze serca. To się musi stać. Lecz nie zaraz potem będzie koniec. Bo jeśli wojny są częścią drugiej pieczęci, a jeszcze później jest trzecia, czwarta, piąta, szósta i siódma, która otwiera siedem trąbień. Zanim się to wszystko stanie, czyli kiedy będą jeszcze kolejne wydarzenia, jakim są czasze pełne gniewu wylanego przez aniołów, jak 12 werset mówi, zanim się to wszystko stanie, podniosą na was ręce swe i będą was prześladować. I będą was wydawać do synagog i więzień i wodzić przed królów i namiestników dla imienia mego. Nie będą nas wodzić przed królów. Nie będą nas wydawać za atak czy obronę świeckich systemów, ale będą nas wodzić, będą nas wydawać do synagog dla imienia Jezusa Chrystusa. I to wam
da sposobność Wójcu Boże do złożenia świadectwa. Dlatego Jezus, kiedy w objawieniu Jana jest pokazane, to jest mowa: ci, którzy mają świadectwo Chrystusa. Ci, którzy byli w stanie, tak jak w czasach, które pamiętamy tylko z historii, rzucani w miejsca, gdzie ich zby rozszarpywały, mieli możliwość dać sposobność świadectwa, kto jest Panem ich życia i gdzie jest ich ojczyzna. Gdzie jest miejsce, do którego zdążają. Jakaś wiara, jakaś ufność do Boga przepełniała serca tych osób, w których nawet przez umysł nie przeszła ani przez chwilę taka myśl, że będę wierzył Bogu, a ja tam ustami powiem, że nie wierzę, bo żyć trzeba i opiekować się swoimi najbliższymi, a też i głosić dalej Ewangelię. Nawet taka myśl nie przeszła. Bo gdyby taka myśl przeszła, byłoby zwątpienie, co zrobić. A na tym wróg najbardziej żeruje, na zwątpieniu. Bo wtedy nawet zostawia po to, nie zabija w tym momencie, bo wie, że może jeszcze zniszczyć, że może jeszcze spowodować zmianę sposobu myślenia, że może jeszcze sprawić to, że ten człowiek wyrzeknie się Chrystusa. Bo kiedy tam jest napisane w objawieniu Jana, że szatan został, ten gniew zszedł na ziemię, można powiedzieć, to zaczęły się dziać właśnie takie rzeczy, o których czytaliśmy przed chwilą z objawienia 12 i 13 rozdziału. Będą wydawać do więzień. I 14 werset mówi: weźcie więc to sobie do serca, nie do rozumu. Dlatego to, co czytamy, Boże Słowo, czy dzisiaj słyszymy, i ja też do siebie mówię, bo ja też to przeżywam bardzo mocno, bo wiecie, nasze pokolenie, moje pokolenie nie przeżyło takich działań i takich bliskich i takich spotkań różnego rodzaju z ludźmi, którzy są już w utrapieniu. Sytuacji, w których matka puszcza dziecko, które nawet nie chce walczyć, ale musi jechać. Sytuacji, które musimy wziąć sobie do serca, nie do rozumu, to, co jest napisane tutaj. To wam da sposobność do złożenia świadectwa. I weźcie sobie to do serca, by nie przygotowywać sobie naprzód obrony. Naprzód nie przygotować sobie obrony. I teraz, kiedy już nie będę czytał całości, ale to może przeczytać później sobie w domu, 25 rozdział, 25 werset mówi tak: będą znaki na słońcu, księżycu, na gwiazdach, a na ziemi lęk bezradnych narodów, gdy zakuczy morze i fale. Będą znaki na słońcu i tak dalej. I tam się bardzo dzieją straszne rzeczy, wymienione, opisane. Ludzie będą omdlewać z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce niebios poruszą się. I wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. To, co czytaliśmy, kiedy Chrystus przyjdzie na tym koniu i z mocą wielką i chwałą Syn Człowieczy przyjdzie, i gdy zacznie się to wszystko dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje. Wyprostujcie się. Jak się wyprostować? Jak podnieść głowy swoje wtedy, kiedy jest tak wiele strasznych rzeczy? Jesteśmy w stanie to przyjąć tylko wtedy, kiedy wiemy, że to jest Boże Słowo i Boże Słowo musi się spełnić, tak jak jest napisane, musi się stać, że będą wolne rozruchy. Nie będzie zaraz po tym koniec, bo jeszcze musi nastać to podporządkowanie całego świata zwierzęciu, a poprzez i które spowoduje dużo zła w stosunku do ludzi wierzących. Przeczytajmy jeszcze z objawienia Jana 11 rozdziału. Objawienia Jana 11 rozdział, werset 15. Kiedy właśnie
ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. Ognia na 11 rozdział, werset 15 mówi tak. Zatrąbił siódmy anioł i odezwał się w niebie. Odezwały się w niebie potężne głosy mówiące: panowanie nad światem przypadło w udziale Panu naszemu i pomazańcowi Jego i królować będzie na wieki wieków. I po tym zawołaniu, jak czytaliśmy później 12 rozdział, kiedy jest zawołanie: panowanie nad światem przypadło w udziale Panu naszemu, królować będzie na wieki wieków, zaczynają się dziać tak straszne rzeczy, jeśli chodzi o chrześcijaństwo, prześladowania. Ale przypomnijmy sobie, dzisiaj nie będę już tego rozszerzał tematu, historię króla Dawida, który został powołany przez Boga, kiedy Saul był jeszcze królem. Kiedy, można powiedzieć, że były dwa rządy równolegle. Dawid, który był powołany na króla, namaszczony, zwycięża w różnych wojnach, ale ucieka przed Saulem i z nim się gromadzą ci, którzy nie byli bogaci, nie byli jacyś grzeczni, tylko różni tacy. No takie towarzystwo, może być ten werset, towarzystwo, które no nie jest zbyt miłe. Ludzie, którzy szukali nawet czasami zaczepki, uciśnieni, zadłużeni i rozgoryczeni. I on był ich przywódcą. I on, kiedy ma możliwość zabić Saula w jaskini, to ci ludzie mówią: przyszedł teraz czas, Pan do ciebie dał. A on mówi: nie, to jest pomazanie Boże. I tak tutaj, jak patrzymy na to, panowanie nad światem przypadło Chrystusowi i byśmy mogli powiedzieć: no jak? Ty teraz, Panie Jezu, królujesz. Ty teraz królujesz. A my mamy cierpieć, być w niewoli. Bo taki jest czas. Boży czas. I tak jest w Bożej historii poprzedzonej obrazami Starego Testamentu. I na zakończenie chciałbym przeczytać z 2 listu Piotra słowa 3 rozdziału 11 wersetu. 2 Piotra, 3 rozdział, 11 wersetu. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i pobożności? Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimi powinniśmy być w świętym postępowaniu i pobożności? Apostoł Piotr zadaje pytanie mi, zadaje pytanie tobie, jakim mam być? Jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, czy takiego nastania Dnia Bożego oczekujemy gorąco i pragnąco? Kiedy o Jezusie powiedziane nastało królowanie, a Jego dzieci, ci, którzy wydają o Nim świadectwo, są zabijani i w niewolę i nie mogą kupować, sprzedawać i tak dalej? Takiego Dnia Bożego oczekujemy? Jeśli mamy świadomość Bożego Słowa, to takiego dnia oczekujemy, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się. 13 werset mówi: my oczekujemy według obietnicy nowej ziemi, niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Już nie będzie tego zła. Tego zła, które jest opisane w słowach Jezusa i w objawieniu. Bo to nowe niebo i nowa ziemia to jest nasza przyszłość, nasz kraj. Ten kraj, do którego bierzemy, o którym dzisiaj zaśpiewaliśmy. Dlatego też w 13 wersecie Słowo Boże mówi: przeto umiłowani, oczekując tego, tej nowej niebios i nowej ziemi, oczekując tego, starajcie się, abyście znalezieni zostali przed Nim, bez skazy i bez nagany, w pokoju. Pokój, który daje Chrystus, a nie świat. W takim pokoju chce nas Chrystus znaleźć w dniu, kiedy po nas przyjdzie, kiedy nasze życie się skończy lub kiedy będziemy przeżywać wiele ucisków, doświadczeń dla Jego imienia, dla Jego świadectwa. I im bardziej będziemy gorąco oczekiwać nastania Dnia Bożego, tym bardziej będzie w nas pragnienie, żeby być bez skazy i bez nagany. Bo nie będzie nam zależeć na tym, co jest na tym świecie, w tej doczesności, ale na tym, do czego idziemy.
I to przeżywanie jest, kiedy myślę sobie o tych, którzy przeszli historię lub teraz będą przechodzić historię taką, że dla imienia Jezusa, kiedy odmówią wielu działań, będą rozstrzelani, będą zabici. Dla imienia Jezusa to przesłanie w ich sercu myślę, że jest jeszcze bardziej gorące niż moim, twoim, bo oni będą gotowi i są gotowi, żeby rozstać się z tym życiem dla otrzymania według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi. Amen.